Wiewiórki i bobry, dzień dobry. Ponownie dno Zatoki, byłej Zatoki przy porcie Lamanis. Znów wasz ulubiony reporter Robert Swerczyk, w oddali Mateusz z wykrywaczem, z boku Igor, obładowany jak wielbłąd. Dzisiaj taka niepewna pogoda, mieliśmy kopać u Piotrka, ale Piotrek się bał, że deszcz nas zmoczy, więc przenieśliśmy kopanie u niego na jutro i wędrujemy po tych niewdzięcznych polach w Lamanis. Tutaj dzisiaj już nie tylko zapach, ale wręcz smak kupy się unosi, bo całe pole jest obsypane obornikiem, także jest tak mało sympatycznie, jeśli chodzi o wrażenia empiryczne, no ale da się przeżyć. Ja wyciągłem pierwszą monetkę. Nie mam pojęcia, czy coś z niej się da odczytać. Wycieruch taki zdrowy. Zobaczymy w domu, jak go troszeczkę podpieszczę. No coś tam widać. Liczymy tutaj na sreberka. To pole za Pawłem. W tamtym roku nie udało nam się na nie wejść. Ostatni raz byliśmy chyba 4 lata temu. I ono takie dosyć owocne było, więc jest cicha nadzieja, że coś tam z tych owoców uczkniemy, a wiecie, że ja owoce lubię. Zobaczymy, hej, hej. Chłopaki kopią w oddali. Tam okopią. Tam za krzakami jakiś obóz poważny. Wakacje się kończą. Mi natomiast tym razem wyskoczył guziczek. Już tak ładnie, okrągły, taka ciemna patynka. Myślałem, że coś lepszego. A tu taki zwykły guziczek, no ale... Ale i tak jest lepiej niż ostatnio na hotspocie. Jest monetka, jest guziczek. Gdzieś tam w Findbagu mam taką blaszkę z dwoma dziurami. Taką typową blaszkę znamionową. Nie wiem, czy coś na niej pisze, czy nie. Jeżeli piszę, to zobaczycie jej zdjęcie. Jakoś tak nie nagrałem. Przepraszam za pociąganie nosem, ale... Pogoda jest taka, że chwilami jestem przegrzany, chwilami zmarznięty. Zobaczymy, co to pole jeszcze da. I czy warto sobie ten nos tak zawalać? Na pewno warto. Biegamy. Tam na horyzoncie kościółek. Z tego co czytałem, na wieży tego kościoła użyto kamieni, które pochodziły stamtąd, z portu Lamanis, z rzymskich zabudowań portowych. A ja tym razem trafiłem na kolejny kluczyk od zegarka. Patrzcie, tyle tych kluczyków się wyciąga, a zegarki jakoś tak sporadycznie. Ciekawe, czy kiedyś byli te specjalni ślusarze do tych kluczyków. Naprawdę ich się kopie na pęczki, a zegarków tak mało. I tym razem klamerka. Klamerka, ale jest klamerka, gdzie są sreberka. Chociaż jeden hamerek, żeby wyskoczył, ojejku. Miło by było. Powoli kończymy. Jak widzicie, nie ma jakiejś tam rewelacji, aczkolwiek coś się dzieje. Taki dziwny guzik. Teraz do mnie Mateusz dzwoni. Czarne chmury coraz bliżej. Zaraz prawdopodobnie deszczysko nas pogoni. A mi tym razem wyszło coś troszkę fajniejszego. Czekajcie, powiększymy obraz. Odrobinkę. Już tłumaczę i objaśniam. To, co mi wyskoczyło tym razem, to jest średniowieczny LED token. Wyraźnie widzicie literkę W, kropkę, i to będzie token pielgrzymi najprawdopodobniej. Za takie tokeny gdzieś w trakcie wędrówki pielgrzymi mogli w odpowiednich punktach nabywać żarełko. Fajne, bo średniowieczne z całą pewnością. Nie jest to hammer, ale jest to już przyjemny fant. Dziubią kurki, nie? Jedna kurka, druga kurka. No już tutaj koło samochodu. Kończymy na dziś tą nierówną walkę. Teraz mi wyskoczył jeszcze jakiś taki ostatni, bardzo dziwny fant. Wiadomo, kto jest szeryfem, komu takie rzeczy wyskakują, nie? Także wszystko jasne. Nie wiem, czy ten filmik się ukaże jako pojedynczy filmik,
Jutro na rzymskim polu u Piotra dogramy jeszcze kawałek, może tam coś wyjdzie, może będzie ciekawiej. W każdym razie dzisiejsze poszukiwania pod znakiem guzika i dziwnej gwiazdy. Dzień kolejny, dzisiaj z Piotrem na jego rzymskim polu. Jakby wam to powiedzieć, tam w oddali widzicie wieżę kościółka. W okolicach tamtego kościółka kopaliśmy z Mariuszem Jarzykiem, z Mańkiem, Golden Mańkiem, z Odynem. No i tam wyszło troszkę. Wyszły monetki rzymskie, wyszły potiny. No tutaj na razie dzisiaj bez rewelacji mam kalesoniaka i w tej chwili wyskoczyła mi jakaś taka blaszka, która musiała być chyba kiedyś przywiesią. Ma w każdym razie dziurkę. Mam wrażenie, że tutaj jest jakiś rancik. Być może jest jakiś obrazek, ale ja go nie widzę. Po oczyszczeniu może coś się bardziej pokaże. Cienka blaszka, miękka blaszka, blaszka. Blaszka, zwyczajnie blaszka. A my szukamy rzymków. Fibuły. Fibule szukamy. Miałem już sygnał na fibule, ale okazało się, że to był tylko pręt. Kurczę, powiem wam. Drugi wypad, druga moneta. Aż śmiesznie. Też chyba jakieś pół pensa. To, które wykopałem na Lamanis, było płaskie i wyżarte. No to być może będzie lepsze, zobaczymy. Trzeba myć, a ja tutaj myć nie będę, bo wodę oszczędzam do innych celów. Jest gorąco, pić się chce. Piotrek tam pod żywopłotem. Mam nadzieję, że jemu lepiej idzie niż mi. Gdzie te rzymki? Uwierzcie mi, jest niezwykle gorąco, aż jeże skóry zrzucają. Najwyraźniej kolejna monetka, ale to znowu jakiś współczesny, niemalże destrukcik. Podejrzewam, bo nie widzę. Zobaczymy, czy on coś pokaże. Piotrek tam wytargał też kilka monet. A pokręcimy się jeszcze godzinkę. Piotrek musi jechać na karatę. Może jeszcze jakiś rzymek wyjdzie. No może. No wyjdź. I kolejna moneta. Niestety nie rzymska. Nie. Nie rzymska moneta. No teraz na zejściu sypią się monetki. Piotrek już widzę się pakuje. A mi wyskoczyła kolejna. Wrzucam już wszystkie do Findbaga. Potem nie wiem, czy będę pokazywał te, które wykopałem w odpowiedniej kolejności i tak dalej. No to chyba będzie niemożliwe ich rozpoznanie. No ale pokażę na zdjęciach, jeżeli któreś będą czytelne. No to tak sobie dopasujemy. Pi razy oko. Ja się z wami powoli żegnam, bo już tak nie będę za bardzo kopał, chyba że będą jakieś super ekstra sygnały. No to czas do domu. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, niech moc was nie opuszcza. Hej, papa. Pa.